Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynamy od omówienia sytuacji na rynku akcyjnym. No a ta jeśli chodzi o Stany Zjednoczone cały czas pozostaje bardzo dobra. Indeksy stabilizują się w pobliżu ostatnich szczytów wszechczasów. W przypadku kontraktu terminowego na S&P 500 pozostajemy powyżej 5400 punktów. Czyli utrzymuje się taki stan rzeczy, jaki miał miejsce po posiedzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej. Przy czym warto zwrócić uwagę, że no cały czas tutaj lepiej wyglądają spółki związane z nowymi technologiami. Nasdaq jako jedyny w piątek zakończył handel nad kreską, a no, sektor przemysłowy radził sobie gorzej. Generalnie gorzej wygląda sytuacja na innych parkietach, na innych rynkach, szczególnie oczywiście w Europie. No, tutaj widzimy, że DAX spadł w okolicy 18 tysięcy punktów. No, to są najniższe poziomy od końcówki kwietnia, czyli no, zdecydowanie oddalamy się od szczytów. Wszystko przez i wynik wyborów do Europarlamentu i też to, co się wydarzyło we Francji, to oczywiście rodzi tutaj ryzyka polityczne na starym kontynencie i z tego tytułu właśnie francuski indeks wygląda najsłabiej. Przy czym z tego tytułu też straciły notowania wspólnej waluty. Euro-dolar widzimy w okolicy 1,07, ale też i amerykańska waluta zyskuje na wartości kanałem przepływu kapitału od tych bardziej ryzykownych aktywów w kierunku bardziej bezpiecznych. No, cały czas pamiętajmy, że złoty zaliczany jest do tych walut uważanych za bardziej ryzykowne, a gdy rośnie ryzyko polityczne w Europie, to oczywiście odbija się to czkawką w jego przypadku. Widzimy notowania euro powyżej 4,35 zł. Jeśli chodzi o dolara, to ten kosztuje 4,07 zł. No, to są najwyższe poziomy od kwietnia, zatem złoty też dostaje rykoszetem przez ten wzrost ryzyk politycznych w Europie odnośnie tego, jak ukształtują się wybory we Francji, jak będzie wyglądała dalsza europejska polityka. Jeśli chodzi o najbliższy tydzień, no to powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na pierwsze komentarze przedstawicieli Fedu, jakie będą pojawiały się po ostatnim posiedzeniu. No tutaj już są sygnały takie zachęcające, że zbliżamy się do tego momentu obniżek stóp procentowych. Oczywiście musimy jeszcze poznać więcej danych, ale jeśli chodzi o same ryzyka związane z inflacją, no to usłyszeliśmy chociażby w ostatnim czasie, że te są skierowane w dół. Zatem w tym tygodniu skupiamy się na tym, co będą mówili przedstawicieli Fedu, ale jeśli chodzi chociażby o dane, no to musimy zwrócić uwagę dopiero na piątkowe wstępne dane PMI na temat koniunktury w końcówce drugiego kwartału. Jeśli chodzi o tą koniunkturę gospodarczą, tutaj ważna uwaga, w Stanach Zjednoczonych no, pojawiały się kolejne sygnały wskazujące na ochłodzenie aktywności. Mowa mianowicie o uniwersytecie, o odczycie Uniwersytetu Michigan, który poznaliśmy w piątek. On obrazuje nastroje amerykańskich gospodarstw domowych oraz oczekiwania inflacyjne. W przypadku oczekiwań inflacyjnych nie było poprawy, ale co gorsza, nastroje Amerykanów się pogarszają już kolejny miesiąc z rzędu. No i to jest właśnie takim światełkiem ochłodzenia popytu konsumpcyjnego i nadziei na schłodzenie inflacji. Zatem te nadzieje związane z obniżkami stóp procentowych w Stanach stabilizują sytuację na tamtejszym rynku na relatywnie wyższym poziomie, no ale też pamiętajmy, że spółki technologiczne radzą sobie cały czas wyśmienicie i to one są w tym momencie tym głównym czynnikiem napędzającym hossę na Wall Street. Jeśli chodzi o rynek surowcowy, notowania ropy bez większych zmian po zawirowaniach, jakie miały miejsce na początku kwietnia, w tym momencie baryłka WTI na poziomie 78 dolarów. No jeśli chodzi o złoto, no to sukcesywnie można powiedzieć z sesji na sesję podnosi się po wyprzedaży, jaką zanotowało na początku czerwca, po lepszych od oczekiwaniach z amerykańskiego rynku pracy. No tutaj słabsze dane w piątek wyraźnie podbiły notowania, a zatem wszystkie sygnały, jakie będą potwierdzały nadzieję na poluzowanie polityki monetarnej przez Fed, no powinny tutaj przemawiać na korzyść notowań żółtego metalu. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.